No witam, dzisiaj będziemy RDiKo sobie gra. A dzisiaj będziemy się bawić z mechanizmem. Jak widać, wszystkie paski są spartniałe. Tutaj w ogóle dwa porwane i jeden pasek jest postrzępiony. Mamy nowiutkie paseczki do unitry, te, które właśnie przyszły w przesyłce. Mechanizm cały się klei, także idzie cały do umycia, tylko musimy go stąd zaraz wymontować kompletnie. No i co, silniczek trzeba przesmarować, bo piszczy. No, przesmarować te wszystkie tutaj tulejeczki, rozebrać te zaślepki wszystkie, no i będziemy go smarować po wymyciu mechanizmu. Zaraz go wybieramy i będę tutaj się męczył z paseczkami, że tak powiem, i z myciem. No, czyszczenie i wymiana paseczków, także jest mechanizm rozebrany i myjemy go zaraz, nie? No, nie wiem, czy to widać, ale tutaj są nawet włosy nakręcone, jak widać, o tutaj na tym wałku były. O, tutaj mamy podkładkę z włosami. Zaraz je stąd wybierzemy. Ok. No dobra. I myjemy. No i dobra, i teraz tak, smarujemy. Co smarujemy? Wazeliną techniczną, czyli może być Tawot. Smarujemy zęby, delikatnie ząbki wszystkich zębatek. A olejem, tutaj mam olej. Jest to oliwa do maszyn. O Jezu. Do szycia. Najlepszy smar. Smarujemy delikatnie wszystkie tulejki. Zaraz będziemy ściągać te zębatki i przesmarujemy wszystkie tulejeczki. No i nadszedł czas na czesko silmę, że tak powiem. Słuchajcie, włączę. Nie będzie stało. Dobra, włączam silniczek, magnetofon. Dobra, smarujemy go. Akurat nie ma co żałować, tylko potem wytrzeć, żeby na pasek nie pociekło, nie? Dobra, niech sobie się powraca trochę. Silny to on jest. Jak śliska oczka. Jeden paseczek już zmieniłem. Akurat o, był, jeszcze się trzymał, ale nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. Akurat ręce tutaj, jakbym samochód robił. Zobaczcie, to tutaj w tym miejscu, jak fajnie jest spartniały. No. Może coś i będzie z tego magnetofonu. No. Tu już pięknie wszystko się ładnie obraca, bez zgrzytów. Okej. Dobra, wyczyścimy jeszcze tylko, żeby tutaj nic nie poleciało. No. Teraz tak, kółeczko. Kółeczko, jak było widać, wpuszczane było na butapren, a ja to kółeczko wpuszczę na polimer. To praktycznie trochę inne, ale kurczę, zanim to teraz mi to ucieknie. Dobra,
klej musimy wydobyć. Kurczę, co mam, zasek? Nie. No wyłaś. Musi troszeczkę postać tak do góry nogami, bo gęsty. No już był poskładany i kolejna poważna usterka, a mianowicie brak przewijania. Spowodowane to było, zobaczcie, wytartą gumką. Tutaj mam nową na podmiankę i zaraz będziemy to składać, nie? Jak poskładam, to zobaczymy, czy będzie miał przewijanie. Dobra. Składamy. Bateria pada. Telefony. Może troszeczkę jeszcze. Kopiórka. Piórka muszą tutaj wejść w... O. Dziwnie to się wszystko ślizga. W jedną stronę ma łapać, w drugą ma się ślizgać, czyli trzeba to umyć acetonem. Duży poślizg na tym. Może poczekamy, aż to wyseknie po tym myciu, tym acetonem, i wtedy dopiero poskładamy, bo jest zbyt duży poślizg na kółku tutaj od napędu przewijania, nie? Dobra, składamy. Czy jest zawleczko, no?
maseczek. Najpierw na silnik. No, zabezpieczymy. Jaki upierdliwy. To może tego najpierw odmienimy. O. Jak to złapiemy, tylko trójka. Dobra, włączmy zasilanie magnetofonu. Play. No i ciągnie, przewijanie ciągnie w jedną stronę, w drugą stronę też ciągnie. Zaraz zobaczymy, jak to zagra. Przycina. No dobra, przewinimy w jedną stronę. Coś nie ma siły, kurde, ciągnąć, no. Ale czemu aż tak? Czyżby coś jeszcze było pogięte? Bo już tu znalazłem trochę pogiętych. Dobra, niech sobie pochodzi bez kasety. No, jest na ciąg. Czyli by ta kaseta tak... A jak? Kaseta nieźle jest zacięta. Teraz zobaczmy. Ale też nie ma siły, no. Z przewijaniem. Z tego co zauważyłem, właśnie na tym docisku mam kłopot, no.
tą stronę ciągnie, ale też nie za bardzo. Licznik nie hamuje. Dobra, przebija w tę stronę, ale jeszcze w drugą, może to nie przepuszczę pasek od licznika. Na te kółko założymy. Pasek od licznika luźno chodzi. Co wykonuje? Tak, się kręci bez kasety. Kaseta, ale no kurczę, mało ma tej siły. I się zatrzymuje właśnie na tym kółeczku, na tym teflonie. Znaczy na tym filcu, nie na teflonie. Dobra, niech sobie to trochę pokręci. Tu idzie, z drugą stronę też idzie, z tą samą siłą. Spróbujemy to bardziej ścisnąć, bo jest taka możliwość. O milimetr dosłownie tutaj podkładkę podłożymy. Tutaj już coś widać, podkładał taką gumową. I zobaczymy, jak to będzie za chwilkę. No dobra, sprzęcior przewija. Się udało poskładać. Troszeczkę musiałem zdekompletować inne, że tak powiem, mechanizmy. Winie i gra. Pane Zakopane, spójrz na piękną panoramę. Skubałki, przyrodzie są jak mrówki. Krzywo kaseta siedzi. Zakopane, Zakopane, mówić uwagę, będziesz panem. Ona więcej nie wystarczy ci gotówki. Dobra. Chodzi mechanizm, chodzi. Się uporałem. Kurczę, parę godzin. Chyba z 2,5 godziny siedziałem nad nim. Ale to mało ważne. Teraz jeszcze tak. Czyszczenie tych przełączników, zapis, odczyt. I czyszczenie potencjometrów. No i składamy to wszystko do kupy, nie? Dobra, jeszcze tylko szybka próba nagrywania. Użona jest kaseta. Ok. Raz. Jeden kanał, czekajcie, jeden, drugi, stereo, raz, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, i teraz radio. Notować można w Urzędzie Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 1 i w holu Aquaparku przy... Jeden stąd. Ten numer dla ciebie. Dzwoń i ostrzeż innych kierowców. Szeroki drogi życzył z dobrą. Stop. Przewijmy to teraz. No trochę to potrwa, bo coś kurde z tym przewijaniem jest bardzo słabiutko w tym mechanizmie. Nie wiem dlaczego już. Pomysły się skończyły. Są takie luzy na ośkach, że trzeba byłoby wymieniać mechanizm, a nie tylko no, zębatki, nie? Po prostu ma luz tutaj na głównej ośce, no. No dobra, puszczę play. Zobaczymy, czy nagrało. O. A co my? Ja pierdzielę, co za mechanizm. Moment, co tu mu jest, co mu jeszcze dolega, kurde,
Już mam dosyć. Dosyć mam tego, jest która? 16:30. No kurde, od godziny 10 rano. Od 9. Zobaczymy, jak nagrywa. Raz. No, nagrał. Nagrał dobrze. Raz. Jeden kanał. No i dobra. I radio. Także ja pozdrawiam i kończę. Już w tej chwili go skręcam i już nie ruszam. Bo ten sprzęt jest... No. Radio też fajnie nagrało, także... Po czyszczeniu, także poskręcam i jeszcze efekt końcowy. Odtwarza, mechanizm działa na tyle, o ile, ale będzie działał, no. Pozdrawiam. No dobra, w końcu go poskładałem do kupy, tak jak ma być. Wszystko chodzi, jak widać, magnetofon, pauza, nagrywanie, rekord, zaraz na mikrofon przełączmy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Cofniemy trochę kasetę. Aha. Przełączmy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Wszystko działa. Radyjko też przeładnie przestrojone. Tutaj jest poziom sygnału. Arch też trzyma, nawet trochę podbija jakość. No, jak zwykle mam zakłócenia i bitne, ale to nic. Dobra. Magnetofon. Wszystko chodzi, wszystko gra, można wybrać kasetę ręcznie lub z automatu. No i to by było tyle. Zmęczyłem następnego RMS-a 404.